premiera drugiej części Dune'y, reżysera Denis Villeneuve'a, z pewnością będzie jednym z ważniejszych wydarzeń kinematograficznych w tym roku. Premiera w kinach odbędzie się 3 listopada, a machina marketingowa powoli ruszyła z końcem kwietnia, gdy pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji, a na początku maja zobaczyliśmy pierwszy plakat oraz zwiastun, który poddany zostanie analizie. A więc do rzeczy. Na początku widzimy Paula, Muad'Diba, Atrydę, opowiadającego swojej ukochanej czani, Kainis, o oceanach jego ojczystej planety Caladan. Jest to bardzo istotne, ponieważ lider Fremenów, a właściwie w najnowszej filmowej adaptacji liderka Liet Kainis, wdrożyła proces przemiany Dune'y w planetę pełną wody i życia, który zapoczątkował jej ojciec Pardo. Stała się ona marzeniem, głównym celem, do którego dąży większość tubylców Arrakis. W końcu widzimy debiutującą księżniczkę Irulanę, córkę imperatora Padyszacha, Shaddama IV, która używa dyktafonu, nagrywając swoje przemyślenia o Paulu Atrydzie. Jest to o tyle ciekawe, ponieważ w książce, na początku rozdziału, pojawiają się jej zapiski wydarzeń z jej perspektywy, co sprawia, że pełni ona rolę kronikarki. Słyszymy dialog pomiędzy Jessiką a Polem, która nie rozumie nadchodzących wydarzeń, że jej syn Muad'Dib nie jest nadzieją i zbawieniem Fremenów, ale stanie się potwornym tyranem, który rozpocznie dżihad wobec całego wszechświata. Paul, widząc tą przyszłość, starał się jej zapobiec, ale wkrótce zrozumie, że nie jest on panem, ale sługą czasu. Sama Jessica odkrywa, że Fremeni, podobnie jak zakon Bene Gesserit, posiadają swoją wielebną matkę zwaną Sayadiną, która pełni rolę wielce szanowanej mędrczyni. Kandydatka do tej roli musiała przejść rytuał agonii przyprawy, czyli wypić wodę życia, truciznę zawierającą skondensowany ładunek przyprawy, a jej organizm musiał ją zwalczyć. O dziwo, Fremenki przechodziły ją bez wyszkolenia Plana Bindu. Sama instytucja Matki Wielebnej musi pochodzić od zakonu Bene Gesserit, których misjonara protektiva wieki wcześniej dotarły na Arrakis i manipulując prostym ludem zaszczepiły wierzenia i mitologię. Jessica przechodzi rytuał i zastępuje starą Sayadinę. Baron Harkonnen pojawia się tylko na chwilę, przerażający i dominujący. Nawet sam bestia Glossu Raban przy nim wygląda jak przestraszone dziecko. Poznajemy kolejną, nową postać. Lady Margot Fenring, siostrę zakonu Bene Gesserit i żonę mentata i zabójcy Hasimira Fenringa, przyjaciela i wiernego sługi imperatora. Przed przejęciem Arrakis przez Atrydów pełnili oni rolę tymczasowych gubernatorów i wtedy właśnie Margot z nieznanych pobudek zostawia zakodowaną wiadomość Jessice, ostrzegając ją przed planowanym przez Harkonnenów zamachem. Fremeńska inicjacja, którą musi przejść każdy młodzieniec, czyli samotne ujeżdżanie czerwia pustyni. Paul podchodzi do tego bardzo późno w porównaniu z tubylcami, ale w momencie, gdy to robi, jest już uznanym, zaprawionym w boju wodzem wsi Czytabr. Wie jednak, żeby wszyscy Fremeni uznali go za swojego, musi ten rytuał przejść. Stilgar, przywódca Siczy, daje ostatnie wskazówki Paulowi, którego wziął pod swoją opiekę, przeczuwając, że może on być przepowiedzianym Mesjaszem. Gdy temu udaje się ujarzmić czerwia, wszystkie znaki zwiastujące nadejście Mahdiego wypełniają się i Stilgar z podziwem i przerażeniem widzi przed sobą w istocie Lisana Al-Gaiba, głos spoza świata. Wielkie zmiany mają wkrótce nadejść, które wstrząsną dotychczasowym porządkiem wszechświata. W końcu poznajemy głównego przeciwnika Paula, na barona Harkonnenów, Fejda Raute, bratanka Władimira Harkonnena. Widzimy go walczącego na arenie, prawdopodobnie na planecie Giedi Prime, gdzie stoczył tysiące sparingów na śmierć i życie z osłabionymi narkotykami niewolnikami. Widzimy, jak Paul ma stoczyć pojedynek na noże właśnie z Fejdem, który wyzwał go opierając się na prawie Kanli, oficjalnie uregulowanego prawnie sporu na śmierć i życie pomiędzy rodami. W zwiastunie jest kilku nieobecnych, takich jak imperator Shaddam Corino, Hasimir Fenring, którego rola nie została oficjalnie zapowiedziana. Więc być może w adaptacji filmowej jego rolę przejmie po prostu Lady Margot oraz przede wszystkim Alia Atryda, młodsza siostra Pola, narodzona przed czasem, posiadająca świadomość wszystkich kobiet, które dotychczas żyły. Czekamy więc na kolejne zwiastuny i materiały z Dune'y części drugiej.